Witam serdecznie na kolejnym moim filmie, tym razem z ekonometrii, a dokładniej z budowy modelu liniowego, adytywnego, zwykłego, najprostszego, a dokładnie z pierwszego etapu, jakim jest specyfikacja. Gdy mamy przykładowe dane, to one są tutaj przekrojowe, bo z jednego okresu czasowego i dotyczą pewnej zmiennej y, dla której chcemy zbudować model i mamy aż 6 zmiennych potencjalnych, które mogą nam pomóc wyjaśniać, jak się zmienia y, czyli nasza zmienna objaśniana, to w tym momencie jedno z podstawowych metod, które pozwolą nam określić, która ze zmiennych, które tutaj mamy propozycji aż 6, która powinna nam wejść do modelu, jest metoda specyfikacji, metoda zmienności zmiennych potencjalnych. Generalnie chodzi o to, ona nie jest dość skomplikowana, naprawdę nie jest. Polega na tym, że musimy ostatecznie obliczyć współczynnik zmienności każdej z tych zmiennych. Jest to element statystyki opisowej. Jeżeli macie problem z obliczeniem takiego współczynnika, możecie się cofnąć do moich filmów ze statystyki opisowej, gdzie na pewno omawiam w sposób ręcznego albo nawet tabelarycznego, takiego indywidualnego obliczenia współczynnika zmienności dowolnej cechy czy zmiennej, jakkolwiek to nazwiemy. A teraz tutaj z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest program Microsoft Excel albo dowolny po prostu arkusz kalkulacyjny, mamy możliwość policzenia takiego współczynnika zmienności. I teraz tak, generalnie on polega na tym, że musimy podzielić odchylenie standardowe dla każdej z cech i podzielić przez średnią arytmetyczną dla tej danej cechy. Co to nam daje? No to, że po zastosowaniu takiego wzoru, powiedzmy symbolicznie, gdybyśmy chcieli liczyć na piechotę, czy o średnią, czy odchylenie standardowe, możemy policzyć tak zwaną zmienność. Czyli w tym momencie policzymy dla każdej z tych 6 zmiennych oddzielnie z użyciem funkcji średnia. Możemy obliczyć średnią arytmetyczną dla każdej z nich. Możemy policzyć też odchylenie standardowe z użyciem formuły równa się kropka standardowe i pokazujemy, na jakim zakresie, i wtedy Enter. Możemy policzyć zarówno średnią, jak i odchylenie standardowe, a potem podzielić każde odchylenie standardowe przez odpowiednią dla niego średnią. Otrzymujemy w tym momencie wzór, czy powiedzmy wynik podstawienia do wzoru, jaki był tutaj, i każda z tych współczynników zmienności posiada jakiś tam wynik własny, a to 44%, to 83%, 53% po przecinku, ale też są wyniki niskie, 7% po przecinku i 11% po przecinku. Jeżeli teraz wypiszemy to jako ładne podsumowanie i widzimy, że te wartości tych wyników są różne, i porównamy te wyniki do 15%, no to w tym momencie musimy określić, która z tych zmiennych jest tak zwaną dobrą kandydatką, czyli poprawnie przeszła tą weryfikację zmienności. I teraz jak widzimy, jeżeli przyjmiemy 15% jako minimalną wartość tego współczynnika zmienności, to określimy taką zmienną jako dobrą kandydatkę i tu widzimy 44% na pewno przekracza 15, określamy jako dobrą. Każda z tych po kolei tutaj zaznaczonych przeze mnie też jest dobrą kandydatką, ale niestety zmienna 5, jak i 6 wykazuje zmienność poniżej minimalnej, którą wymagamy, a więc obie te zmienne określimy jako tak zwane złe kandydatki. A teraz w ramach trochę teorii powiemy, że jeżeli nasza któraś tam zmienna pokazuje współczynnik zmienności powyżej 15%, czyli 0,15, to oznacza, że dana zmienna jest dobrą kandydatką, czyli przydatną do budowy modelu, ze względu na to, że ma wysoki poziom zmienności tej zmiennej. A więc musimy po prostu pamiętać trochę teorii z ekonometrii, która mówi o tym, że zmienna jest dobrą kandydatką do jej wyjaśniania zmienności y, czyli to powinno wejść do modelu, kiedy sama wykazuje choćby minimalną zmienność. Czyli w naszym przypadku możemy powiedzieć, że zarówno pierwsza, druga, jak i trzecia zmienna wraz i czwarta pokazują tą zmienność powyżej 15%, czyli te zmienne powinny się znaleźć w modelu jako zmienne objaśniające w sposobie kształtowania się zmiennej Y. To jest taki opis bardzo taki egonometryczny, jak i taki poprawny politycznie. Jeżeli Wy macie oczywiście inaczej, to możecie się spotkać na przykład z tą wartością graniczną nawet i 10%, żeby przyjąć, że dana zmienna może być zmienną objaśnianą. Co robimy dalej? Albo przechodzimy do etapu estymacji, gdzie te cztery zmienne będą zmiennymi objaśniającymi i budujemy model z czterema zmiennymi, lub też, w zależności od uczelni, zastosowujemy w tym momencie dodatkową metodę specyfikacji, na przykład metodę Helwiga, żeby ograniczyć liczbę zmiennych objaśniających w modelu. Jak wykonać metodę Helwiga? To w tym celu zapraszam do oglądania innego filmu. Wystarczy na moim kanale wyszukać metodę Helwiga, a na pewno będzie ona omówiona, przypadek czterech zmiennych objaśniających. Jeżeli takiego filmu nie znajdziecie, jak najbardziej możecie jeszcze do mnie mailować i szukać takiej wskazówki, jak wykonać metodę Helwiga. Ja w tym momencie kończę omawianie tego zadania. Gdy potrzebujecie wykonać swoje obliczenia do metody specyfikacji, do budowy swojego modelu ekonometrycznego, jak najbardziej możecie pisać do mnie na adres mailowy, jak tutaj w stronie zadania-projekty@wp.pl. Możecie też skorzystać z formularza kontaktowego, który jest na stronie, czyli zadania-projekty.pl. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie pozostałe filmy, zapraszam Was do przeglądania przygotowanych przeze mnie playlist i jakby to powiedzieć, rozwiązujcie po prostu jak najwięcej zadań. Zawsze to będę powtarzała, że rozwiązywanie zadań samodzielnie jak najbardziej daje Wam szansę na zaliczenie przedmiotu. Pozdrawiam.